Ja rozważyłem twoje słowa. Zmieniłem się. Może to i dobrze. Czuję, że muszę ci podziękować. Cieszę się, Sarewoku. Przekonamy się, czy moje nowe poglądy na życie przetrwają próbę czasu. Nie widzę jednak powodów, dla których miałoby być inaczej. W poprzednim życiu zrobiłem wiele rzeczy, za które muszę odpokutować. Wydaje mi się, że to dobry cel, nie uważasz? Jestem gotów. I widzisz, Niro, dokąd prowadzą nas nasze drogi. Silmathiel kroczy przed nami i wkrótce odnajdzie swe przeznaczenie. Wciąż uważasz, że podążasz własną ścieżką? Oczywiście, a jakżeżby inaczej. Kroczę nią, więc to moja droga, nawet jeśli to Silmathiel skupia na sobie całą uwagę. A zatem niczego nie żałujesz. Jestem pewna, że kiedyś pożałuję, ale staram się o tym nie myśleć. A ty? Trochę zatroskany, jak rozumiem. Czuję się niepewnie, a niepewność to nie jest coś, co lubię. Myślę, że moja obecność tutaj była nieunikniona, ale nie wiem, czy jest pożądana. Wiele zależy od tego, jak potoczy się nasza misja, choć w głębi duszy wiem, że niewiele zależy tutaj ode mnie. Ach, niepewność co do rezultatu naszej misji. Nie obraź się, Keldornie, ale nie mam zamiaru zamartwiać się tak jak ty. Jestem może odrobinę zaniepokojona niektórymi sprawami, ale nie tak, żebym nie mogła przez to spać w nocy. Przeważnie. Zazdroszczę ci. Wszystko na tym świecie to jedno wielkie a, któż to wie, ale jednej rzeczy jestem pewna. Cóż jest więc twoją ostoją w tym, jak to ujęłaś jednym wielkim a, któż to wie? Czy ty mnie w ogóle słuchałeś? To droga, którą podążam. To wszystko, czego tak naprawdę potrzebuję. No i dobra, skoro mamy taką okazję, czyli odpoczęliśmy, doprowadziliśmy się do porządku, w takim wypadku zacznijmy może od talii mnogich rzeczy. W końcu kiedy będzie lepsza okazja na to, żeby sprawdzić, co nam ona da? Tak jest. Nie pozostaje nam nic innego. Tak. Jak zacząć używać? Talia mnogich rzeczy. Talia zdaje się wibrować w oczekiwaniu na chwilę, kiedy wydobędziesz ją z sakwy. Powietrze wokół niej robi się cieplejsze, a niewidzialna magia promieniuje z metalowych kart. Wyciągnij jedną kartę. Przebierając palcami po metalicznych krawędziach, ostatecznie podejmujesz decyzję i wyciągasz wybraną kartę stali. Rysunek przedstawia uśmiechniętego faceta, który wisi za jedną stopę głową w dół. Od karty promieniuje wesołością, niemal skłaniającą cię do śmiechu. Podpis brzmi Błazen. No i pięknie, Sarewok przeszedł poziom. Cudownie. Sarewoku? Twój ostatni poziom. I cóż by ci tutaj dać? Dajmy jednak może... Uderzenie krytyczne? Niech będzie. Pięknie. Cudownie, wobec czego zapisujemy grę i mamy nadzieję, że kolejny wybór naszej karty będzie równie dobry jak ten poprzedni. Tak jest, wyciągam jedną kartę i... Pustka. Nie. Na szczęście się nie udało. Ech, ale to nie była zdecydowanie karta, którą chciałam wziąć. No niestety. No dobra, to zobaczmy, co tym razem nam wyjdzie. Trzy kobiety trzymające pojedynczą nić patrzą na ciebie pytająco. Jedna jest ładna i młoda, druga to matrona w kwiecie wieku, zaś trzecia jest staruchą. Podpis brzmi Erynie. Okej. Okay.
A z tego, co mnie pamięć nie myli, to... O, proszę. Sarewok dostał bonus do wszystkich statów. Na jakiś czas. Okej. Okay. Może w sumie być. Tak? Nie poszło tragicznie. Tym razem jak sięgniemy po karty, co się wydarzy? Oto już patrzy na ciebie starzec o rudych włosach i lśniących oczach. Trzyma wagę, której szalki wiszą na jednakowej wysokości. Podpis brzmi równowaga. Natychmiast zdajesz sobie sprawę, że człowiek ten jest twórcą talii. Obraz uśmiecha się nieznacznie i kłania, opuszczając wagę w wysuszonych rękach. To, co pozostało z talii mnogich rzeczy, rozwiewa się jak dym, na zawsze. Zostaje puste miejsce. Tak jest. O co chodzi? No ale dobra, w takim wypadku nie pozostaje nam chyba nic innego, jak tylko przygotować się do nadchodzącej walki. Mów. Sarewoka wzmocniliśmy. W sumie niech będzie taki wynik. Nie jest tragiczny, muszę powiedzieć. I teraz tak. Przygotujcie się, moje drogie. Lecimy. Oczywiście. Twoje przeznaczenie jest bliskie spełnienia, tak jest. Jestem gotowa, czas na finał. Kiedy stawiasz pierwsze kroki na sferze otchłani, uderza cię jej obcość. Czujesz mrożący krew w żyłach wiatr, który przetacza się przez pustą przestrzeń, krzycząc wprost do twoich uszu, że twoja obecność nie jest tu mile widziana. W okolicy spostrzegasz kilka dziwnych, wysokich struktur, zawieszonych w nicości mocą jakiejś niewidzialnej siły. Jednak twoje nieśmiertelne zmysły mówią ci, że potężna esencja twojego zmarłego ojca jest gdzieś w pobliżu i że to miejsce to naprawdę tron Bala. Oj tak. Witaj. Widzę, że w końcu udało ci się odnaleźć drogę do tronu Bala. Wiedz jednak, że przybywasz tu o wiele, wiele za późno. Czyżby? Ta część otchłani należała kiedyś do twojego ojca, a może była też częściowo twoja. Ale teraz należy do mnie, łącznie z całą boską esencją. Miejsce to jest pod mym całkowitym władaniem. Nie posiadasz całej esencji Bala i nie rządzisz tym miejscem sama. To prawda. Nie oczekiwałam po tobie takiej przenikliwości, ale nie będzie to miało znaczenia, gdy ty już zginiesz, a twoja esencja wzmocni moją. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Dołożę po temu wszelkich starań. Tylko powiedz. Co by ci tutaj jeszcze dołożyć, moja droga? Może udałoby się jeszcze przyzwać tego delikwenta? Najwyższy czas. Tylko wskaż cel. Jestem gotów. O co chodzi? Skoro przyzwała sobie jakichś ziomków do pomocy, to spróbujmy troszeczkę oczyścić atmosferę. Nie powinnam marnować na ciebie czasu. Wciąż muszę jeszcze wchłonąć esencję potomstwa Bala, a w tej sferze jest dość mocy, by cię na długo zająć. Jeśli masz choć trochę rozumu, to stąd uciekniesz. Kiedy skończę już zbierać esencję, nie zawaham się sięgnąć też po twoją. Po
pająka mi ogłuszyła, świnia jedna. No ale dobra. Mów. Skoro tak chce się bawić, to niech jej będzie. Tak? Bez wątpienia. Hola, 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 hola. I'm ready. Fine. Biednej Sil się dostało. Masz jakiś plan? Dobrze. Jak sobie życzysz. Ty też jesteś ogłuszony. Mów, o co chodzi. God dang it. Zrobione. Sługa natury, czy z ochotą? Coś się stało? Zrozumiałe. Zapadien! Przestańcie się tłuc! Słucham twych poleceń, przyjacielu. Obowiązek wzywa, jak widzę. Zaraz do was wrócę, jak im przejdzie. O co chodzi? Dobra, ekipa doprowadzona do porządku, więc możemy zająć się tym, co czeka nas tutaj. A tutaj też czeka nas przeciwnik. Mów, twardy, dosyć. Długo. Właśnie. I teraz tak, ale spróbujmy zrobić to w ten sposób. Czas ruszać? Tak? O co chodzi? Na torma! Powaleć! Im szybciej się go pozbędziemy, tym lepiej. Następnym razem. Wampiryczny upiór. Jakieś tam mgły i inne tego typu. Pięknie. To już chyba koniec przeciwników. I teraz tak, zanim zetrzemy się ponownie z Melisaną, ja bym spróbowała takiego fajnego triku. Triku, który polega na wykorzystaniu tegoż oto zaklęcia. Zobaczymy, na ile mi to wyjdzie. Tak, i działa gdzieś kula ostrzy Jan Sebina. Okej. Okay. Tak? Może on gdzieś się teleportował? Oczywiście. Nigdzie go tutaj dziada nie ma? No nie. No to co mnie tutaj gra straszy jakimiś idiotyzmami? Dobra, nieważne. Zobaczmy, czy to wyjdzie. Zjawia się przed tobą potężny dżin. Powietrze aż drży od wyładowań. Spokojnie cię obserwuje. Bądź pozdrowiony, tkaczu czarów. Rozpoczynamy negocjacje? Tak jest. Niestety z tym dżinem musimy negocjować. No dobrze, jestem gotowa. Stwór pokłonił się. Twoja wola. W tej samej chwili przystąpiliście do paktów. Geniusz jest jak prawnik. Próbuje wypaczyć sens słów i użyła klauzul oraz formuł prawnych, których znaczenie ledwie rozumiesz. Szczęściem masz bystry umysł. Po chwili to już nie dżin ciebie kantuje, ale ty jego, co go strasznie frustruje. Mimo to nadal wątpisz, iż otrzymasz to, czego chcesz. Istnieje jednak szansa, że dżin nie będzie cię w stanie oszukać. I oto pakt już gotowy. Geniusz włożył okulary i marszcząc brwi przewertował tekst. Bardzo mądrze, tkaczu czarów. Z podanej listy mogę ci służyć następującymi rzeczami. Słuchaj bacznie i wybierz to, czego pragniesz. Nie. Bardzo nie. O co chodzi? Bardzo nie to. Wygląda to fajnie, ale nie. Nie tego chciałam od niego. Raz jeszcze. O, niech będzie tak, jakby cała drużyna przespała noc i od nowa zapamiętała czary. Dokładnie o to mi chodziło. I teraz możemy się przygotować do kolejnego starcia na nowo. Co chcesz?
Odetniemy Melisanę. No cześć. Zebrałam dość energii, by sobie z tobą poradzić. Nie będę czekać dłużej i zakończę twój żałosny żywot. Przygotuj się na spotkanie z rodzeństwem. To tylko twoje... Tylko powiedz. Twierdzenie, że tak powiem. Ten sposób, ty grzmotnij tym. Słucham cię. Ty, moja droga, czy masz coś, czym mogłabyś jej zaszkodzić? Chyba masz. Mów. Ty to... Słucham twych poleceń, przyjacielu. Ty to... Czego chcesz? I ty to. Żeś twarda baba. Tak. Ty, mój drogi, przyzwij, proszę cię. Jestem gotowa. Ty spróbuj z kolei moją biedną Sil uzdrowić. A teraz jeszcze użyj tego. No dobrze. Nie to nie. Ja? Przyspieszmy więc jeszcze wszystkich. Ready for anything? No tak. W ten sposób. No dajesz. Proszę. Happy to help. To try to help anyway. Czego chcesz? Przygotujmy się do tej walki raz jeszcze. Czeka na twoje słowa. Tak, jestem gotów. Tylko powiedz. Czy ty w ogóle dasz radę zostawić pułapki? Oto jest pytanie. Nie udało się zostawić sideł. Co za... Imoen, proszę cię. Pomyślmy, w jaki sposób to obejść. Ty, zdaje się, miałeś jakieś mikstury złodziejskiego mistrzostwa. Na zostawianie pułapek tutaj niczego niestety nie ma. Skupienie to tylko zręczność i inteligencja, tak? Kurde. No dobra, spróbujemy skupienie. Może to coś da. Jestem chętna i gotowa. Dajesz, Imoen. Zostawiaj pułapkę. Przygotowana. Jestem dobrze. Gotowa. Cudownie. I teraz, w takim razie... No cóż, raz jeszcze przygotuję wszystko. Co mi innego zostało? I'm ready. Ty masz jakieś czary ciekawe? Nie bardzo. Słucham cię. Niestety nie bardzo. Czas ruszyć? Tak. Ja? What will it be? I zobaczmy.
cóż, ach cóż, można by było jeszcze dodać do tego. Na pewno można spróbować dalej z tymi mieczykami. Czego chcesz? I na pewno Imoen może spróbować wywernę przyzwać. Masz jakieś pytanie? Dobrze, jak sobie życzysz. Dość tego! Zebrałam dość energii. Tak, tak, gadaj zdrowa. Właśnie o tym mówiłam. I teraz tak. Tylko powiedz. Jeszcze ty możesz coś rzucić przydatnego. Zadawanie poważnych ran. Dajesz. Jestem gotowa. Zaraz. Jestem chętna i gotowa. Ty możesz to tak od po prostu. Najwyższy no dobra. Czas. Siup. Sarewok czeka na rozkaz. Siup. Słucham twych poleceń, przyjacielu. Siup. O co chodzi? Siup. I wy go też bijcie. Ready for anything. Ty. Zmiękczych. Coś się stało? Ty również użyjesz swojego zmiękczacza. Znowu się Seal oberwało. Co przybyło? Imoen, broń nie nadaje się do użytku. Ciekawe. Zawsze możesz tym jeszcze raz przygrzmocić i teraz tak. Ty się troszkę wycofaj, moja droga. W sensie przyjdź. Ty miałaś się wycofać. Tak? Nie! Jestem słaba! Przeklinam cię! Muszę zdobyć więcej esencji. Muszę zgromadzić więcej mocy. Powodzenia. Tak jest, będzie teraz ciągnąć z tej sadzawki. O co chodzi? No dobra, jak tak bardzo tego chcesz. Z tego co wiem, to nie wszyscy przejdą tędy. Ale cóż. Tak czy inaczej spróbujemy Krajonaxa pokonać. Zginiesz! Nawet się chyba udało. Mów. Zginiesz! To jeszcze nie koniec. Czego chcę? Dobrze, dobrze. Obowiązek wżywa, jak widzę. Tak? Ha! Zapamiętam sobie to miejsce! Tak jest, teraz Seal może ich wykończyć, te trolle. W porządku, mów. Cudownie. Oczywiście. Ponownie się udało coś tam osiągnąć. Dobra, przyzwańce poszły sobie. W takim razie próbujemy kolejny raz. Tylko tym razem ty, moja droga, uleczysz wszystkich, którzy leczenia wymagają. Sługa na to powie, czeka na twoje słowa. Pomijając oczywiście te rany, które można szybko wyleczyć miksturami. Co znowu? O, ty nie masz mikstury. Przepraszam, nie ty. Ty. I ty też się napij. Cudownie, ktoś jeszcze wymaga leczenia? Ty nie, ty w porządku już. Tylko wskaż. Ty jeszcze wymagasz. Ty już w porządku, ty również i ty też. Dobra. Dalej masz wysoką mądrość, w porządku. Wszyscy zdrowi, wobec czego raz jeszcze. Jestem gotowa, oczywiście.
O, niech będzie tak, jakby cała drużyna przespała noc i od nowa zapamiętała czary. Bez wątpienia. Zablokuj, Melisanie. Znowu dostęp. O co chodzi? Za prawo i honor! Jestem chętna i gotowa. Więc tak. Gdzież, a gdzież... Fine. Czekam na twój rozkaz. Tak? W ten sposób. Tak. Ty grzmotnij tego. Ty rozpraw się z tym, te z tym. Śmierć! Mów, o co chodzi. Ready for anything. I teraz tak. Happy to help. To try to help. Chyba dasz radę jeszcze to. Taką mam nadzieję. Albo nie. Nie ryzykować, że mi... Nie rzuci się to zaklęcie. Ulo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 . Zwyciężę. Fajnie, że zwyciężysz. Jestem gotów. Ale w tym momencie bardziej mi zależy na tym, żebyś jednak wyleczyła mi Sil. Sil, lecz się! Uff! Teraz będzie jedna z bardziej upierdliwych walk. Jeśli nie najbardziej upierdliwa ever. Więc trzeba się do niej poważnie przygotować. I'm ready. Tak. Swoją drogą, ty też możesz leczyć. I ulecz swojego człowieka. Czy już jest uleczony? Nie. Ale ty możesz sobie co? Możesz sobie... wyssanie energii. Nie, to tak być nie może. Zaraz to też ogarnę. Ale nie, ty chyba już nie masz niczego, co bym potrzebowała z twojej strony. Ale tobie muszę... A, dobra, niech będzie w ten sposób. I? Czy potrzebuję jeszcze czegoś? Jestem gotowa. Potrzebuję rzucić... Kilka zaklęć, mam wrażenie. I... Te zaklęcia będą bardzo potrzebne teraz. Dalej, Jaheiro, rzucaj. Masz jakiś plan? Najwyższy czas. Na tym etapie bez chaotycznych rozkazów się nie obejdzie. Czy ty w ogóle rzuciłeś? Nie rzuciłeś zaklęcia, które cię prosiłam? No cóż, nie to nie. W takim razie... Sługa natury, czeka na twoje słowa.
przepraszam. Słucham cię. Przyzwierz, powiedziałam, tego delikwenta. Mów. Szybko, znowu książę powietrza. No dobra, niech będzie. Tak? Czas ruszać? A ty przy okazji trzaśnijcie, wy trzaśniecie kilka mieczy. Albo niech będzie jeszcze on. O co chodzi? Ja? Czy potrzebne jest przyspieszenie? Przyda się na pewno. Dobra, dobra, dobra. Bez idziemy wahania. Teraz tutaj. Będzie najbardziej upierdliwy przeciwnik. Czego chcesz? Obowiązek wżywa, jak W ten sposób może zacznijmy? Tak. I czy ty masz coś przydatnego? Sądzę, że tak. Sarewoku, wycofaj się w takim razie. To nie potrwa długo. Victory unclear. Co znowu? Mów. I'm ready. Teraz... w ten sposób. Czego chcesz? Tylko wskaż. Dobra, jednego się pozbyliśmy, super. I teraz zostało tylko tych dwóch dzidków. Najbardziej upierdliwe istoty do pokonania. Tak jest. Dwóch Marilithów. Tak? Niech i tak będzie. Moja broń nie działa. Tak, wiem, że nie działa. Spokojnie. Już się właśnie próbuję przebić. Moja broń jest bezużyteczna. Jestem chętna i gotowa. Jak nie tak, to wspak. Nawet za... O właśnie. Nas! Cieci Baala! Nie da się powstrzymać! I po kłopocie. Ty się jednak odsuń. Bo stanowisz zagrożenie w tym momencie dla moich.